Siemano, witajcie w kolejnym materiale u mnie na kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek z Road to Glory, dalsze zmagania Food Champions, 11 wspaniałych w drodze po top 100. Jeśli spodoba Wam się ta relacja, to pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, no i sprawdźcie, czy subskrybujecie mój kanał i czy zostawiliście dzwoneczek. Dobra, obowiązki youtuberskie, wszystko co miałem powiedzieć, powiedziałem, a teraz już przechodzimy do samego materiału. Meczik numer 5, 28 milisekund. Można zaczynać. Spotkanie numer 5. No i mamy Malena, mamy Rijkaarda, Toveo, Gervinho, Bakayoko. Ale bramkarz, Horn. Rzadko widywany na boiskach Ultimate Team. Neymar. Lacazette bez spalonego. Proszę w dobrym miejscu, żeby tutaj tą akcję kontynuować. Aj! To zagranie do wchodzącego Awara byłoby świetne. Byłoby świetne, ale się nie udało. Ojej, Neuer, Neuer! O, to było groźne. To już zdążysz? Zdążysz. Neymar! Aj! Uderzenie z fałsza. Lacazette też tak potrafi, że trzeba nim próbować. Trochę mniej konwencjonalnych pozycji również. Brawo! Świetnie to zrobiliście! Roman Laka. Widzę, że dla Riquelme nie ma specjalnej różnicy, czy będzie grał do pary z Rashfordem tutaj w 4-2-3-1, czy z Lacazettem. Świetna, świetna współpraca, świetne zrozumienie między tym duetem. Oj, teraz dobrze przeciwnik tutaj odnalazł Malena. Trezeguet. Cóż dostał za... Świetne to podanie dostał, naprawdę. Nie wiem, jak on to zrobił. Chyba... RB, R1X. Czy nie, R1 kółko. W sensie ja gram alternatywnie, więc R1 kółko dla Was, R1 trójkąt. Dobitka! To powinien być gol na 2-0. Laka, jak mogłeś to przestrzelić, chłopie? Zrewanżuj się, zrewanżuj się! Zrewanżował się. O to chodziło. Git. 5-0 bilansik. Teraz pierwszy pełny meczyk rozegrany. No, też przeciwnik postawił zdecydowanie większy opór niż poprzedni rywale. Ale na szczęście i tak udało się wygrać. Po golu Lacazette'a i po golu właśnie ktoś się strzelił golem. A, Riquelme i Lacazette, no tak, z pierwszym golem Riquelme, zgadza się. No to czas na spotkanie numer 6 i zobaczymy, czy będzie meczyk tak samo ciężki jak ten poprzedni, czyli pełne zmagania 90-minutowe. No jest solidny skład, Di Maria, birthday, trzeba uważać. No i na Mbappe zawsze trzeba uważać. O, trochę delay się pojawił. Riquelme! Ależ to zrobił! Klasyczny Roman, czyli wyknięcić obrońcę na raz, na dwa, na trzy i potem do strzału. Pięknie. I co? Udało wam się jakieś wnioski wyciągnąć z pada? Dajcie, jestem ciekawy, napiszcie. Ja potem przeczytam. Jakie wnioski po 12 minutach tego wirtualnego meczu wyciągacie z tego, co naciskam na padzie? Ciekawi mnie to w sumie. Czy w ogóle jakieś wnioski macie? Dawaj, baka, utrzymaj się, tak jest. Oj, fajna teraz regulacja tempa z naszej strony. Lacazette! Ulala! Cudowna akcja całego zespołu. Począwszy od tej regulacji tempa. Naprawdę. Świetna akcja. Oj. Nie wiem, czy zwróćcie się teraz uwagę, jak tylko Mbappé wszedłem przed przeciwnika, od razu L2, żeby zyskać przewagę w walce bark w bark. Jak tylko zyskaliśmy lepszą pozycję, a wcześniej tylko sprint.
Było groźnie. Chyba, że był spalony. Nie, nie było spalonego. No to Di Maria mógł to strzelić, no ale zobaczcie, jak przestrzelił fatalnie. 5 latek słabszej nogi, ale on nawet z lepszej strzelał, bo to z lewej był strzał. Strzelał z lepszej. Ale świetne teraz zagranie. Świetny ten złoty elastiko był, nie? Którym udało się ograć bramkarza. Nawet. Potem dośrodkowanie. Trochę za dużo ekwilibrystyki, tak? Znaczy ja mam przede wszystkim sterowanie alternatywne, mordeczko, więc ja odbieram piłkę kwadratem. A pytasz się mnie, dlaczego... Nie rozumiem. Nie rozumiem, Rafał, twojego pytania, szczerze. Rafael, czy ja gram źle w obronie? Że tak pytasz? Nie czaję. Ja nie odbieram kółkiem. Kółko u mnie jest ślisk. Ja odbieram kwadratem, to po pierwsze. A po drugie stosuję. To też musicie pamiętać, że gram na alternatywnym sterowaniu, nie? Więc u mnie odbiór jest na kwadracie, a na kółku mam ślisk. Bilans 6-0, 6-0. Znowu spokojne 2-0, a chociaż no wiadomo, przeciwnik postawił warunki. Nowy Riquelme Man of the Match. To też trzeba wyróżnić za to Romana. Bitwa o 7-0 na PS4. No i mamy Ndidi, Petit, De Bruyne, Aguero, Mahrez, Toty, Mane. Trzeba uważać, solidny skład. Dużo niewymuszonych strat na razie, bez faulu. Ojoj, no po raz kolejny, come on! Trzeba troszkę mądrzej zacząć podawać, bo na razie jest straszny chaos. Jeśli chodzi o podania. Dobrze, Boateng. Straty, jeszcze raz straty ten mecz. Złe granie. Brawo, Neuer. Sami o siebie się... Gol! Neymar! Już myślałem, że Sarto obronie. Na szczęście nie. Na szczęście nie. Ale szkoda. Karny, oczywiście, że tak. No nie możesz tak podcinać, Cancelo. Jeśli chcesz czysto odbierać piłkę. Perfekto. Perfekto, Neymarito. No i jest rage quit. Bilans 7-0. Myślę, że dobry start naszej drużyny. Jeszcze sobie zobaczymy, jakie wyglądają statystyki. Dokładnie naszych zawodników po tych 7 spotkaniach. Lacazette po 7 spotkaniach, 7 goli, 6 asyst. Bardzo przyzwoite statystyki, jak na tak dużą ilość rage quitów. Bo wiadomo, że nie mogliśmy grać pełnych spotkań. No i on był debiutantem. Maxim chyba też, bo wymienialiśmy go. Znaczy kupowaliśmy i sprzedawaliśmy. Szukając funduszy na inwestycje. Na razie 2 gole i 2 asysty, czyli nie za dużo. Nie za dużo tym razem. Alex też. Bez liczb. Ale daje sobie radę na razie, nie? Jeszcze 3 meczyki i będzie na 8 zgrania, więc będzie mega spoko. Także na razie 7-0. Dawaj tego gruza. No, i kolejna opcja Messi. Opcją dobra. Chciałeś Immobile, żeby trollować, więc wybieramy Immobile. Gramy Immobile. Gramy Immobile. Immobile też może być, albo Perpetuum Mobile też. Nie, no Immobile musi wlecieć na... Ej, sprzedajemy La Gazeta, nie? Wjeżdża no ktoś i pod... Gitka, no. Kto pod Immobile... Czekaj. Czad, czy chcecie, żebym Immobile grał na Food Champions od jutra? Bo ja mam chrapkę na tego typa, nie? Meczek numer 8 i mamy Tompana, prawie jakiegoś kompana można by powiedzieć, ale jest Fred za sezonę, także gościu na pewno ogrywa sporo. Więcej ode mnie, skoro ja jeszcze Freda nie zdobyłem, ani w ogóle jeszcze nie dobiłem 30 levelu. Właśnie muszę sobie sprawdzić dokładnie, ile tych punktów mi brakuje, bo nie pamiętam, 20 któryś level mamy, ale myślę, że około 30 tysięcy jeszcze by było trzeba. Lacazette świetnie wystawił do Maxia. Lacazette wejdzie w pole karne. Lacazette! Ale ten strzał... Myślałem, że będzie trochę szybszy od rywali. Wtedy miałby też możliwość po prostu wyjścia z piłką. Jeszcze podciągnięcia za 2 kroki, ale... Bieg równo z obrońcą i musiał z takiego, nie wiem... Szczupaka nie, ale tak wysunąć nogę i tak... Ta piłka nie miała tej siły, którą mogła mieć. Teraz może Maxiu. Ale...
Say what? Dwa słupeczki? Oczywiście ostry kąt Neymara, no ale... Aj... Ładnie to zrobił Maksiu. Riquelme! Też zabrakło szybkości! Ten początek jest zdecydowanie pod nasze dyktando, ale nie możemy tego wykorzystać. I to mi się nie podoba, bo wiadomo jak to jest z takimi sytuacjami. Zagranie za plecy. Amavi czy Riquelme? Aj. Baka czy... Jednak Baka. W końcu! Ależ poklepali! Piękna akcja z pierwszej piłki. I jest Neymarito z pierwszym golem. Nice. Prostopadle. Riquelme. Przerzuci. Tak jest. Lacazette. Mino brokarza. Pusta bramka. Golaso. Oj, chyba będzie rage quit. Chyba będzie rage quit. Tak jest. Kompan 2012. Ciekawe, czy gościu ma po prostu 8 lat. Jeśli tak, to jeszcze sporo... Sporo Food Champions przed nim. Sporo grania w FIFA. Nie ma się co załamywać. A do przodu lecieć. Dobra. Jest 8-0. Jest rage quit, czas na spotkanie o 9. No to czas na mecz jako 9-0. No i rywal Bakayoko Kante, Menjeder, Raul, Neymar James w ataku. Solidny składzik, ale bez szału. Bez szału. Widzę tutaj pewne słabe punkty, w które będziemy tak wjeżdżać, tak będziemy penetrować. Przynajmniej tak jest plan. Laka, ależ tutaj minął obrońcę. Varane wyprowadzony. Riquelme! Grałem sobie chłopaki. Grałem sobie chłopaki. Trzeba to przyznać, że... W duecie Laka z Romanem mam wrażenie, że jeszcze lepiej się rozumieją niż właśnie Rashford z Riquelme. Znowu Roman z szybką kontrą. Popadajmy sobie trochę z pierwszej piłki. Tylko, że też za daleko nasi zawodnicy nie mogą wyjść, bo będzie spalony. Musieliśmy zwolnić tą akcję, bo powychodzili na wolne pozycje, ale nie było wolnego korytarza, żeby podać. Lacazette! Rywal porobiony po raz kolejny. Lubię tą dziewczynkę Lacazette'a. Bardzo mi się podoba. Najsik. Riquelme! Oj. Gdyby przelobował tutaj Van der Sara, no to byłby... Gol... Gol odcinka. A tak? O to miano może powalczy Boateng, gdyby próbował z przewrotki. O Jezu, zajebiście. Menjeder. Niestety wyjdzie sam na sam. Ależ błąd własny niestety. To wszystko zaczęło się od fatalnego zagrania Bakayoko. Nie wiem, co ja tam chciałem zrobić. Prawdę mówiąc. Zagapiłem się, zdekoncentrowałem, no i... Tak się zdarza czasami. Nie. Dobrze, Zakaria. Ale spokojnie z tego wyjść. Jest troszeczkę teraz chaosu. My też zmian nie zrobiliśmy, możemy zrobić w sumie dla bezpieczeństwa. Roman! O, pięknie Riquelme! Ale brawa też za asystę dla Lacazette'a. O, ryszk. No i dobrze, no i dobrze. Mieliśmy robić zmiany, jednak tych zmian nie zrobimy. 9-0, aktualny bilans Food Champions i wygląda to dość obiecująco. Oczywiście... Nie, no w sumie jakichś większych kłopotów nie było, no. Błąd własny chyba przy tej bramce, jak sobie przypomnę. Tutaj strata, fatalna Bakayoko, wyjście sam na sam Benjedera. No i tyle, no. Po prostu jeśli będziemy popełniać takie błędy, to będziemy tracić bramki. Ale jak nie będziemy, to myślę, że tutaj spokojnie mogło być 3-0 bez żadnych problemów. No dobra, jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale.